bardzo ważna decyzja w moim życiu. Nie ma barier. A gdzie wy się myjecie? Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Dzisiaj zapraszam na nietypowy odcinek z bardzo nietypową osobą. Cześć, Marek. A w zasadzie Rzemesio. To ja, dobra, muszę powiedzieć. Nawis mu ukazać. Nawis jest pewnie do tyłu, do góry nogami. Drzemiesio można znaleźć na Facebooku, na Instagramie, a także na YouTube. Nietypowa osoba, dlatego że podróżuję nietypowo. Bardzo często, nieraz w komentarzach, albo jak się spotykamy, ludzie mi opowiadają, że oni też by tak chcieli, ale nie mają pieniędzy i nie mają czasu. Więc proszę bardzo, mam tutaj osobę, która nie ma ani dużo czasu i przypuszczam też, że nie za dużo pieniędzy, a przynajmniej na podróżowanie za dużo nie wydaje. Cześć. Tak jak się przedstawiłem, Marek, jeżeli chodzi o to, co w ogóle w twoich ustach słyszeć o tym, że jesteśmy nietypowymi osobami, bo mówię w liczbie mnogiej, bo podróżujemy najczęściej w trzy albo we dwójkę, więc w liczbie mnogiej, to brzmi wręcz dumnie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o faktycznie postrzeganie kwestii takiej, że robimy to w ramach standardowych 26 dni urlopu, pracujemy stacjonarnie, nie mamy pracy zdalnej, więc cała nasza trójka po prostu bierzemy jeden długi urlop raz w roku i wypuszczamy się gdzieś po prostu daleko. Tutaj pewnie gdzieś tam podrzucę mapkę, jakie są nasze trasy do tej pory wyjazdowe, bo z tego jestem bardzo zadowolony i w jakiś sposób dumny, bo naprawdę kawałek już przede wszystkim Europy zobaczyliśmy, tam lekko zahaczając o kawałek Azji czy kawałek Afryki. Natomiast to, co jest najlepsze, że to są wszystkie wyjazdy nisko kosztowo, że cały czas przemieszczamy się autem, śpimy wszędzie na dziko. Jeżeli chodzi o nasze noclegi na dziko, to jeżeli jedziemy w trójkę, to śpimy pod namiotem, jeżeli jedziemy we dwoje, to śpimy sobie w aucie, właśnie w tym takim starym naszym. No właśnie się chciałam spytać, bo prosiłam, bo mogą mi ludzie nie wierzyć. To jest ten samochód, to może pooglądajmy ten samochód i zapraszam. Powiesz, co jest w środku. Tutaj jesteśmy przygotowani na każde możliwe warunki. To, co jest istotne, auto ma 22 lata, co po nim czasami widać, zwłaszcza gdzieś tam już jakaś rdza wychodzi. Mamy tutaj rozłożone łóżko na stałe. To, co jest najistotniejsze, to łóżko nam służy cały czas, to znaczy nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam spędzić noc gdzieś na dziko. Teraz przykładowo w piątek jedziemy sobie na weekend do Czech, no i będziemy zapewne spali sobie właśnie w tym aucie. Dodatkowo z tym autem wybraliśmy się w lutym, czyli w środku zimy, do Finlandii, także Litwa, Łotwa, Estonia plus Finlandia, zimowe, całkowicie zimowy wyjazd, bez ogrzewania, tam jest jakiś śpiwór plus jakaś kołdra i to w zupełności nam wystarcza, czapka na uszy, nie ma tu żadnych luksusów, mówię, auto jest naprawdę mocno, mocno wiekowe, odpukać nigdy nas nie zawiodło na żadnych naszych wyjazdach i to jest chyba najistotniejsze, więc takim powiedzmy starym, mocno wiekowym autem pozwalamy sobie naprawdę na wyjazdy no, po całej Europie. To konkretne, bo powiedzmy tych aut mamy. Jeździliśmy różnymi, bo moja Patrycja ma swoje Audi A4, to jest Audi A6. W międzyczasie jeszcze jedno Audi gdzieś nam się przewinęło, plus jak jeździmy w trójkę, to nasza koleżanka ma Skodę Kodiak, więc te auta są różne. Natomiast to konkretne było z nami w Moskwie, w Petersburgu, w Rumunii, w Naddniestrzu. Zwiedzaliśmy w zasadzie całe Czechy, przyjechaliśmy kawałek gdzieś tam Niemiec, odwiedziliśmy, więc to auto nam naprawdę służy. Do Finlandii pojechaliśmy, to też jeszcze osobny gdzieś tam wyjazd, także tych wyjazdów tym autem mamy dużo, auto jest w jakiś sposób niezawodne. Zbliża się już niestety do przebiegu 500 000 km, więc ma swój przebieg, ale kochamy je, po prostu nie wyobrażamy sobie, żeby go w jakikolwiek sposób zmieniać, bo służy nam naprawdę najlepiej jak tylko może.
A skąd taka nazwa? No, nazwa brzmi wesoło, że tak to określę, i ona faktycznie jest związana z anegdotą. W 2017 roku, bo wtedy powiedzmy narodził się Drzemesio, tak powiedzmy mogę to określić, wybraliśmy się między innymi na Litwę. Byliśmy na Litwie i zwiedzamy sobie Wilno i przy jednym ze skrzyżowań na słupie było naklejone zdjęcie takiego słodkiego psa, korgi, czerwony napis Demesio. No i moja Patrycja właśnie tak fajnie to spolszczyła, patrz, zaginął słodki Drzemesio. No i tak pośmialiśmy, tak zażartowaliśmy sobie właśnie z tego napisu Demesio, Drzemesio, no i zapomnieliśmy o tym, no to po prostu była informacja o zaginięciu psie. Następnie po dwóch dniach docieramy do granicy litewsko-łotewskiej i dojeżdżamy do granicy, a przed granicą kolejny wielki czerwony napis Demesio. Jak łatwo się domyśleć, nie były to szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego pieska, więc zainteresowało nas, co po litewsku znaczy Demesio. I po litewsku Demesio znaczy uwaga. No i ten Demesio już tak do nas przylgnął właśnie przez tą całą anegdotę, że już tak został i tak naprawdę już ani Patrycja, ani Agnieszka na naszych wyjazdach nie zwracałem się do mnie po imieniu, tylko już po prostu jest ten Demesio i stąd ta nazwa też przylgnęła już właśnie jako Demesio i tak tam cały czas towarzyszy. Ja jak patrzę na tą mapę tego wszystkiego, co ty przejeździłeś, wiecie, no te wszystkie państwa, w ogóle ile tych państw żeście już odwiedzili? No do tej pory dumnie mogę powiedzieć, że byłem w 49 państwach. 49 państw przez ile lat? Pierwszy wyjazd można powiedzieć, że był w 2008 roku, więc teoretycznie w 2008 roku, przy czym no, istotne jest to, że na początku to nie były takie wyjazdy tak jak teraz, czyli pod namiot i ze spaniem w aucie. Powiedzmy, początki mojej kariery zawodowej, tak to górnolotnie określę, pracowałem w hotelu pięciogwiazdkowym i to była powiedzmy taka sieciówka i miała swoje siedziby w różnych miastach w Europie. No i dzięki temu, że pracowałem w tej sieciówce, miałem zniżkę. No i początki pierwsze, powiedzmy jakieś 3-4 takie duże wyjazdy, objazdówki, właśnie wykorzystywałem tą zniżkę z tymi noclegami w różnych miastach europejskich. Natomiast miejscem, momentem przesilenia był 2013 rok i to jest jedna z moich ulubionych historii. Tak naprawdę ona, to jest, to określam, taki katalizator, który sprawił, że w ogóle się pojawiła taka pasja do tego, do tej formy podróżowania i do tej formy w ogóle poznawania świata. Mianowicie w 2013 roku zdecydowałem się na tym, że będę objeżdżał całe Bałkany. Tam było bodajże 14 państw, byłem mocno zdeterminowany na ten wyjazd, ale nie miałem osoby, która ze mną pojedzie. I zupełnie w internecie gdzieś tam przypadkową jakąś dziewczynę poznałem, która się zdecydowała, że będzie ze mną jechała. Więc fajnie, mamy już zaplanowany wyjazd, mamy wszystko, gdzieś tam już jakiś zarys trasy i zarys samego wyjazdu, jesteśmy przygotowani do tego i no, niestety 3 dni przed samym wyjazdem ta dziewczyna zrezygnowała. Nigdy się nie spotkaliśmy, nigdy nie mieliśmy okazji się nawet poznać, natomiast ona z jakiegoś powodu zrezygnowała i stanąłem przed wielkim dylematem. Albo jadę sam, albo nie pojadę wcale. Mhm. I teraz w ogóle ta odpowiedź na to pytanie wydaje mi się banalna, ale wówczas to było bardzo ważna decyzja w moim życiu, bo nigdy nie zdecydowałem się na samotny wyjazd. Tu dodatkowo miałem w planach 14 państw, w ogóle przez 2 tygodnie, więc super ekspresowym tempem. Dodatkowo nie znałem absolutnie żadnego języka obcego, więc podjęcie takiej decyzji, że jadę sam, nie było łatwe, ale podjąłem tą decyzję i tak naprawdę to sprawiło, że po 2 tygodniach takiej wycieczki właśnie przez Bałkany, bo to były Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, następnie Macedonia Północna, Kosowo, Czarnogóra, Bośnia, Chorwacja, Słowenia, i skończyłem we Włoszech, wracając jeszcze przez Austrię i przez Czechy. Także tam 14 państw się nazbierało, więc naprawdę szalony i przeprzygodowy i fantastyczny, ale pokazał mi, że nie ma barier. Tak naprawdę, jeżeli nie znasz języka, a musisz się dogadać, to się dogadasz. I ta bariera językowa tak naprawdę zniknęła. Dodatkowo wtedy po raz pierwszy na tym wyjeździe spanie w aucie, że jadę sam, więc muszę jakoś zaoszczędzić, nie mogę już spać po hotelach, nie mogę spać po hostelach, bo jednak cały koszt paliwa tego wszystkiego spada tylko na mnie, więc zdecydowałem się, że będę spał właśnie w aucie. No i okazało się, że spanie w aucie jest zupełnie komfortowe. Jeżeli potrzebuję się umyć, to tak naprawdę nigdy nie stanowi nigdzie żadnego większego problemu. Nie miałem się do kogo odezwać, więc przez cały wyjazd słuchałem audiobooków i okazało się, że wyjazd był kapitalny i to mi pokazało, że to jest naprawdę fantastyczna forma podróżowania, poznawania świata i bariery są tylko w naszych głowach i wystarczy się trochę otworzyć i wszystko jest, da się naprawdę zrobić. A później było już dużo łatwiej, bo poznałem Patrycję i teraz jak już podróżujemy sobie z Patrycją, czy nawet jak podróżujemy w trójkę właśnie jeszcze z naszą wspólną koleżanką Agnieszką, no to w ogóle te wyjazdy są po prostu czystą przyjemnością. Już tu nie ma jakichkolwiek, nie wiem, miejsca na jakieś obawy, tylko po prostu te wyjazdy są ubogacone, one są po prostu dużo piękniejsze, bo jadąc samemu ja jestem logistykiem, ja się skupiam na drodze, na rozłożeniu namiotu i na takich rzeczach, a przykładowo Patrycja wyszukuje atrakcje, jest miłośniczką przyrody, dodatkowo zajmuje się
znaczy nie tyle, że zajmuje się, ale robi fantastyczne zdjęcia, więc dla niej fotografia i zbieranie zdjęć właśnie z całego wyjazdu to jest coś bardzo interesującego i ważnego, więc dodatkowo te nasze zdjęcia są, nasze wyjazdy są okraszone licznymi zdjęciami. Agnieszka natomiast to jest osoba, która w jakiś sposób całe życie swoje zawodowe jest związane z hotelarstwem, z gastronomią, więc dla niej kuchnia i wyszukiwanie lokalnych potraw, chodzenie na targowiska, kupowanie lokalnych produktów, a później przyrządzanie ich na obozowisku, no to jest coś fantastycznego, więc naprawdę ta nasza trójka wyjazdowa, jesteśmy idealnie, uzupełniamy się, no i te wyjazdy naprawdę wychodzą nam pięknie. No, ale na pewno nie jest tak cały czas idealnie i coś jest trudne i cię denerwuje i no nie wiem, no. O, trudny temat. No. Znaczy paradoksalnie tematów denerwujących i trudnych jest mało. To znaczy to jest, co jest istotne, że powiedzmy nawet, powiedzmy skupiam się na teraz trzyosobowym wyjeździe, bo powiedzmy jeżeli są trzy osoby, no to trzy różne problemy mogą się nagle pojawić, ale my naprawdę już poznaliśmy się na tyle, że przykładowo wróciliśmy teraz miesiąc temu z Maroka, gdzie był 4-tygodniowy wyjazd, 30 dni wspólnie siedzimy w aucie, wspólnie śpimy pod namiotem, wspólnie chodzimy do restauracji, wspólnie odwiedzamy jakieś atrakcje, spędzamy każdą minutę ze sobą przez calutki miesiąc i nie pokłóciliśmy się ani razu. Ta atmosfera jest naprawdę na tyle dobra i na tyle pozytywna, że, że musimy naprawdę znakomicie się dogadywać. Nawet jeżeli widzimy, że ktoś ma, nie wiem, gorszy dzień albo są jakieś powody do jakiegoś zgrzytu, to reszta się wycisza, uspokaja i tak dalej, żeby w jakiś sposób tego nie napiętnować. I naprawdę te wyjazdy są bardzo pozytywne. Jeżeli miałbym pomyśleć o sobie, czego ja nie lubię, to nie lubię zmian. I powiedzmy, w jaki sposób określam, że te nasze wyjazdy są niby spontaniczne. Nigdy nie wiemy, gdzie spędzimy kolejną noc, nigdy nie wiemy, gdzie się zatrzymamy. Mamy, powiedzmy, jakiś względny luz, ale jeżeli coś mi nagle wypada, albo jest jakieś opóźnienie, albo jest zamknięta droga, albo nawigacja mnie wprowadziła w miejsce, gdzie nie mogę wyjechać, albo muszę zawrócić, albo jest jakiś objazd i tak dalej, no to jest ten moment, którego nie lubię, który nagle mój genialny plan w głowie, który miałem, nagle musisz sobie go przekalkulować. Więc to jest taki moment, kiedy, jak to Patrycja określa, wchodzę w tryb zadaniowy, proszę się do mnie nie odzywać, ja muszę znaleźć szybkie rozwiązanie z tej sytuacji i wtedy to ja jestem, powiedzmy, taki mocno napięty i nie odczuwam, powiedzmy, takiej czystej przyjemności z wyjazdu, tylko skupiam się na tym, jak dany problem w danej sytuacji rozwiązać, a czasami to jest po prostu jakaś błahostka, pierdoła, która sam się, powiedzmy, po czasie mogę z tego śmiać, że co ja tutaj wymyślam, co ja w ogóle jakieś, nie wiem, głupio mówiąc, fochy odstawiam z jakiejś zupełnie nieistotnej pierdoły. Jak mocno planujecie, bo wydaje mi się właśnie z tego, co obserwuję, twoje trasy, te wyjazdy, to wszystko jest tak zaplanowane, bardzo szczegółowo. Czy to prawda, czy to tylko tak mi się wydaje? Tak, w zasadzie muszę przyznać, że te nasze wyjazdy są dosyć mocno rozplanowane i dosyć mocno szczegółowe. Tak naprawdę trasę wyjazdu układamy, no nie powiem, że z rocznym wyprzedzeniem, ale naprawdę z dużym, dużym wyprzedzeniem, że zarys trasy mamy gotowy. W sensie wiemy teoretycznie, gdzie chcemy pojechać. Przykładowo, może się skupię na tym wyjeździe ostatnim, czyli do Maroka. Wiedzieliśmy, że mamy 4 tygodnie do wyjazdu. Obliczyłem sobie teoretycznie, ile kilometrów dziennie jesteśmy w stanie robić. Nasz średni dystans to jest tam powiedzmy około 250-270 km dziennie. To jest... Dla nas jest w porządku, ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób może być to trochę za dużo, więc dla nas jest w porządku i teraz wyliczenie dystansu, jeżeli będziemy pokonywać taki dystans, plus pierwszy i ostatni dzień tranzytowy, plus 2 dni buforowe, takie bezpieczeństwa, jakby nam coś wypadło, to jesteśmy przygotowani, że nic się złego nie dzieje. No i to wszystko nakładam, dokąd teoretycznie możemy najdalej dojechać. Mi się marzyło, żeby dotrzeć do Sahary Zachodniej, ale po nałożeniu tej trasy na Maroko i okazało się, jak Maroko jest naprawdę wielkie, jak Maroko jest niedługie, no to stwierdziliśmy, że okej, jedziemy tylko do połowy Maroka, tak żeby ten wyjazd był względnie spokojny, żeby też nie narzucać sobie jakichś na tyle ambitnych kierunków, których nie będziemy w stanie później osiągnąć, albo będziemy się denerwować, męczyć w tym aucie i będziemy cały dzień spędzać w aucie, bo nie o to chodzi. Więc tutaj powiedzmy trasę mamy w jakiś sposób ułożoną. W momencie, kiedy trasę mamy mniej więcej zaplanowaną, tutaj do akcji wkracza Patrycja, która wyszukuje atrakcji. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz na Maroko mieliśmy podejrzeć około 130 punktów, które były zaplanowane, jeżeli chodzi... Inaczej, nie tyle zaplanowane, co Patrycja przygotowała tam, nie jestem pewien, ale to było chyba 130 atrakcji, które chcielibyśmy zobaczyć. Oczywiście część we Francji, część w Hiszpanii, część w Maroko. I teraz jak ja dostaję całą tą listę tych wszystkich atrakcji, to zaczynam je nanosić na trasę. Nasza trasa jest oczywiście bardzo umowna. Mamy jakieś tam punkty, które chcemy zobaczyć. No i teraz te atrakcje, które się pojawiają,
pojawiają, na ile one są blisko naszej trasy, czy możemy zjechać, no pasują. Czasami są w skrajnych kierunkach, więc trzeba wybrać albo jedną, albo drugą, więc to jest dosyć mocno w jakiś sposób układane. Atrakcje staramy się robić tak, żeby każdego dnia mieć mniej więcej dwa miejsca do odwiedzenia. Albo żeby to było jakieś jedno duże miasto, albo dwa małe, wioska. Bardzo polecam i to jest świetne rozwiązanie, które tak naprawdę odkrywamy ostatnio coraz częściej. Wygooglować sobie najpiękniejsze wioski w danym kraju. I to jest banalne, bo wioski są zawsze małe, nie utkniemy tam w korkach. Dodatkowo jak są najpiękniejsze, to z reguły naprawdę wyglądają zjawiskowo. I to jest świetny pomysł do tego, że już mamy jakąś bazę wyjściową, co faktycznie chcemy zobaczyć. Dodatkowo, powiedzmy, parę groszy dorzucam od siebie, lubię tematy około historyczne, czyli będąc w Finlandii odwiedziliśmy gdzieś tam grób Simo Heuhe, czyli Białej Śmierci, będąc w Hiszpanii odwiedziliśmy grób generała Franco, we Francji masakrę w Oradour, miejscowość Oradour, więc dodatkowo dochodzą jeszcze właśnie takie tematy historyczne, przyrodnicze, to jest przede wszystkim właśnie jakieś jeziora, wodospady, jaskinie, jakieś tego typu miejsca, no i plus jeszcze dochodzą gdzieś tam jakieś, powiedzmy, takie ciekawostki od Agnieszkowe, że tak to odmienię, czyli restauracje, albo kuchnie, albo dane jakiś posiłek, które w danym kraju, w danym regionie musimy zjeść. Więc to wszystko jednak tak w szerszej perspektywie mamy dosyć dobrze zaplanowane, przy czym cały czas pozostaje, powiedzmy, ten joker w rękawie, że jeżeli nam się tu nie podoba, to wsiadamy auto i jedziemy dalej. Dodatkowo sporo takich miejsc odkrywamy przy okazji, po prostu jadąc daną trasą, widzimy, że nagle nam się podoba jakaś wioska, nagle nam się podoba jakaś miejscowość, albo zwyczajnie jesteśmy zmęczeni jazdą i potrzebujemy pójść na kawę. I wtedy odkrywamy zupełnie przypadkowe jakieś miejsca, najczęściej miejsca, o których raczej nikt nie pisze, nikt do nich nie zachęca, więc to też są świetne atrakcje. Tutaj jeszcze tylko nawiążę, w jaki sposób Patrycja poszukuje atrakcji, bo to, powiedzmy, blogi, przewodniki to jest jedna, ale bardzo zachęcam i bardzo fajnym rozwiązaniem jest po prostu ludzi Google'a. Rzucić sobie na naszą trasę teoretyczną tego ludzika i zobaczyć, jak wygląda okolica, zobaczyć tam atrakcje, czy tam nie ma jakiś ruin, czy tam nie ma jakiegoś zamku, czy tam nie ma jakiejś jaskini i przez to wiele naprawdę fajnych miejsc potrafimy znaleźć. Powiedz mi, który kraj był dla Ciebie najciekawszy? To jest dobre pytanie na wielu płaszczyznach, bo jestem, bardzo lubię robić sobie własne rankingi, robić pewne oceny i porównywać pewne rzeczy ze sobą. No i definitywnie i ostatecznie, na ten moment oczywiście, moim numerem jeden jest Turcja. I tutaj nie mam... Potwierdzam. Przepraszam, nic że przerywam, ale... Cieszę się, że się zgadzamy. Tak, nasz faworyt zdecydowanie. Tak. A dlaczego? Gościnność. To jest banalna odpowiedź, ale tak naprawdę tak, Turcja nas rozpieszyła pod względem gościnności. Po prostu to, w jaki sposób Turcy się zachowują, i to mówię w taki sposób naturalny. Byliśmy w północnej Turcji, więc tam nie ma żadnych kurortów, nie ma jakichś takich miejsc typowo takich mocno turystycznych. Ludzie zabierali nas do siebie, do domu, częstowali nas herbatą, spędzali z nami mnóstwo czasu. Nie było to nachalne, nie było to w jakiś sposób przesadne, było to naprawdę bezinteresowne. Taka chęć pomocy, chęć spędzenia czasu, dowiedzenia się czegoś na nasz temat, i no pod tym względem Turcja mnie strasznie zaskoczyła. Byliśmy w Turcji w 2018 roku, jadąc do Gruzji. No, dużo właśnie informacji się naczytaliśmy na temat gościnności w Gruzji, jaka Gruzja jest właśnie gościnna. Nim dotarliśmy do Gruzji, poznaliśmy Turków i delikatnie mówiąc, Gruzini wypadli bardzo blado na tle Turków. To naprawdę Turcja nas rozpieściła niesamowicie. Turcja zdecydowanie jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi właśnie o mój taki osobisty ranking, gdzie ja najchętniej chciałbym wrócić, gdzie najchętniej wracam i który kraj uważam właśnie najbardziej gościnny, najbardziej przyjazny. Natomiast jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, który kraj najbardziej polecam na wyjazd wakacyjny, to będzie Czarnogóra. To jest po prostu bardzo malutki kraj, mniejszy niż właśnie województwo dolnośląskie, w którym się w tej chwili znajdujemy. Dodatkowo dostęp do Adriatyku, czyli powiedzmy takie samo wybrzeże, bardzo podobne jak w Chorwacji. Do tego bardzo wysokie góry, bardzo charakterystyczne i piękne góry. Jezioro Szkoderskie, które powiedzmy ma taki swój dziki mikroklimat, plus mieszkają tam Czarnogórcy, czyli de facto Serbowie, którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni do Polaków, co naprawdę można tam często odczuć. No i schodząc już do takich banałów, że jest tam waluta euro, czyli powiedzmy finansowo też jest to bardzo kraj wygodny. Czarnogórę naprawdę bardzo z czystym sumieniem polecam. No nie ukrywam, że to jest taki trochę kierunek mój mocno sentymentalny. Jeden z takich, powiedzmy, pierwszych moich wyjazdów właśnie był do Czarnogóry i ta Czarnogóra gdzieś tam mocno zagościła u mnie i właśnie w tym, powiedzmy, moim takim subiektywnym rankingu jest bardzo wysoko postawiona. Chociaż no nie ukrywam, że mocno się
się zmienia od mojego pierwszego wyjazdu 2012 do teraz. No ten kraj jednak stał się mocnym takim miejscem bardzo turystycznym, no ale nikomu tego nie można odbierać, a no, po prostu sam zachęcam do tego, że zdecydowanie warto ten kraj odwiedzić, zaplanować sobie wyjazd tam. A który kraj najgorszy? Trudne pytanie, bo chyba nigdy się nie zastanawiałem nad najgorszym krajem, bo okej, trudno mi klasyfikować malutkie kraje typu Liechtenstein, Monako i tak dalej, inne malutkie, San Marino akurat teraz miałem na myśli, bo powiedzmy to są na tyle małe kraje, że trudno mi to w jakikolwiek sposób się odnosić, bo one nie wzbudziły żadnych emocji. Jeżeli miałbym powiedzieć gdzieś tam najniżej, to prawdopodobnie by to była jakaś pewnie Holandia, ze względu na to, że no nie jest to kraj jakoś specjalnie przyjazny dla osób śpiących w jakiś sposób gdzieś tam na dziko. Poza tym no jest to kraj też mocno poukładany, nie ma tam takich aspektów dzikich, zaskakujących, więc to też ma takie swoje przełożenie, że to jest oczywiście nasza subiektywna ocena. Lubimy, jak czasami jest coś nieprzewidywalnego. Na przykład no, moją ulubioną stolicą jest Sarajewo. Po prostu uwielbiam bośniacką stolicę, która jest... No, ciągle ma mnóstwo znamion, powiedzmy, gdzieś tam powojennych. Dodatkowo oczywiście obarczona trudną historią, plus wymieszane trzy religie, które akurat w tym mieście są bardzo mocno widoczne, więc to ma naprawdę fajny klimat. Podobnie bardzo lubimy Moskwę, jeżeli chodzi o miasto, które też jest w jakiś sposób tajemnicze, trochę nieprzewidywalne. Natomiast no, Holandia w jakiś sposób gdzieś tam najsłabiej wypada, jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie, nie wiem, kontakt z ludźmi. I ogólnie Europa Zachodnia no jest w jakiś sposób na tyle poukładana, że my jako turyści jesteśmy tam zupełnie anonimowo. Bardzo dużo ludzi tam jeździ, zdecydowanie wolimy właśnie kierunki jak Bałkany, jak Rumunia, która po części też jest oczywiście na Bałkanach, właśnie ta Turcja, o której wspomniałem. Takie kraje, które lubię to określenie, że ludzie, którzy mają mało, bardzo dużo od siebie dają. No i takich najwięcej, najpiękniejszych właśnie historii, jeżeli chodzi o kontakt z miejscową ludnością, no to właśnie mieliśmy przede wszystkim na Bałkanach, na właśnie gdzieś tam w Turcji, więc te kierunki najbardziej gdzieś tam przypadły nam do gustu i tam najchętniej wracamy. Gdybyś miał coś doradzić takim osobom, które dopiero chcą zacząć podróżowanie na własną rękę, nie wiem, boją się, nie wiedzą jak zacząć, to co byś powiedział? To już trochę odpowiedziałaś, zadając to pytanie. Nie bać się tak naprawdę zrobić ten pierwszy krok, bo apetyt rośnie w miarę jeżdżenia. Jak pojedziecie raz, jak zasmakujecie tego i jak wam się to spodoba, a niemal jestem pewien, że to się spodoba, bo naprawdę to jest w jakiś sposób uzależniające i sprawia ogrom przyjemności, ogrom takiej niezależności. Naprawdę to jest fajne. No to okej, może nie zachęcałbym do tego, żeby na pierwszy wyjazd rzucać się na miesięczny wyjazd, jechać gdzieś tam daleko, bo wielu rzeczy jednak trzeba się nauczyć i o wielu rzeczach nie przeczytamy. Po prostu one wychodzą w praktyce. Nie wiemy, jak będziemy się zachowywać śpiąc na karimacie w lesie. Nie wiemy, jak będzie nam wychodzić znajdowanie miejsca na dziko do rozbicia obozowiska. Nie wiemy, czy akurat tej pierwszej nocy do naszego obozowiska nie przyjdą jakieś zwierzęta. Nam przez ponad 200 noclegów na dziko w całej Europie raz wparowały dziki na obozowisko i to było tylko raz. Wspominamy to jako ciekawostkę, no ale wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc żeby się nie sparzyć, żeby właśnie wziąć trochę taką poprawkę, popróbować nawet po Polsce, pojechać na jakiś długi weekend po Polsce. W Polsce spanie na dziko jest super komfortowe. Oczywiście, jeżeli nie robimy tego w jakichś parkach narodowych i miejscach zakazanych, albo na chodniku przed jakimś hotelem, gdzie ludzie jednak czerpią korzyści z płatnych noclegów, to naprawdę mamy ogrom miejsc, gdzie możemy rozbić ten namiot, gdzie możemy przespać się w aucie, więc to jest przede wszystkim proste, to jest przede wszystkim tanie i tutaj naprawdę nie trzeba mieć jakiejś niesamowitej wiedzy. Nawet takie rzeczy banalne, które mogę podpowiedzieć, bo wiele osób, tak jak, nie wiem, prowadzę tego mojego bloga i często się pojawia pytanie, a gdzie wy się myjecie? I że to jest taki bariera, nie, czasami nie do przeszkodzenia. Pokażę wam. To jest nasz zestaw do mycia się, miska. Każdy z nas kiedyś mył się w misce, więc miska służy nam już od wielu, wielu lat i to jest super rozwiązanie, bo w misce umyjemy się cali. Dodatkowo oczywiście musimy tylko dbać o to, żeby mieć ze sobą wodę. Żeby mieć wodę, oczywiście korzystamy z takich kanistrów. Mamy ich, powiedzmy, 3 na wyjazdy. Ciekawostka, z ostatniego wyjazdu byliśmy w Lourdes. Nie jesteśmy specjalnie religijni, ale mamy taki baniak na wodę teraz. Więc w tym momencie oprócz ciała myjemy też duszę.
Przepraszam, że sobie trochę żartuję z tego, ale po prostu to też nam sprawia w jakiś sposób przyjemność. Dlatego taki zestaw, miska plus baniak z wodą, naprawdę wystarczy nam. Miesięczna opcja wyjazdu i miesięczne mycie się w takiej misce nie stanowi najmniejszego problemu, więc powiedzmy kwestia jakiejś tam powiedzmy higieny, czy kwestia spania w aucie, to naprawdę nie jest problem. A moja Patrycja lubi to też powtarzać, że ona lepiej się wysypia pod namiotem, czy w aucie niż w własnym domu, więc to naprawdę wystarczy, że sami zadbamy o własny komfort, rozłożymy sobie na tyle wygodne rzeczy, mamy jakiś tam powiedzmy śpiwór, nawet nie trzeba mieć specjalnych jakichś śpiworów, zwłaszcza w okresie letnim, wystarczy kołdra, nasze jaśki to nie są malutkie jaśki, tylko wielkie poduchy ze sobą zabieramy, żeby mieć komfortowe spanie, nasza kuchnia wyjazdowa po prostu jest przeogromna, jest to wielki pojemnik ikeowski, w którym trzymamy mnóstwo rzeczy, nasze palniki kuchenne przeszły niesamowitą ewolucję od jednego kartusza. W tym momencie mamy trzypalnikową kuchenkę, taką, którą równie dobrze można postawić w kuchni i z niej korzystać. Więc z czasem po prostu sami określamy, w którą stronę chcemy iść, jak chcemy, żeby to wyglądało. A ja zachęcam, nie bać się, zrobić ten pierwszy krok. Bariera językowa nie istnieje, zwłaszcza teraz w dobie internetu, kiedy wszystko możemy sobie w internecie przetłumaczyć, więc zawsze sobie z tym poradzimy. Jak musimy się dogadać, czy to jest służba na granicy, czy to jest restauracja, zawsze się dogadamy. To nie stanowi najmniejszego problemu. Znalezienie miejsca na dziko tak naprawdę w całej Europie jest to możliwe, jest to, da się to zrobić, są oczywiście kierunki mniej lub bardziej łatwe pod tym względem, ale jak damy sobie taki bufor 3-2 godziny przed zapadnięciem zmroku, że zaczynamy szukać dogodnego miejsca, to jest po prostu znajdziemy i na dobrą sprawę zawsze sobie gdzieś tam ten noclegowisko, jakieś miejsce do rozbicia noclegu znajdziemy dosyć komfortowo i dosyć wygodnie, a dodatkowo to jeszcze my decydujemy, jaki będziemy mieli rano widok po wyjściu z tego namiotu i ile gwiazdek mamy nad sobą. Zachęcam. Ja podpisuję się dwoma rękami pod tym wszystkim, pod wszystkim, absolutnie wszystkim, łącznie z myciem. Ja też osobiście myślałam, że właśnie to mi będzie najbardziej brakowało, nie wiem, prysznica, wanny, że jak ja umyję głowę w takich warunkach i no, nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy znowu. Dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś na trasie. A ja polecam oglądanie kanału Drzemiesio, bo tam są filmy z podróży. Dziękuję bardzo, zachęcam. No, a właśnie jakby ktoś tam narzekał, że słychać szumy i tutaj miasto, tak, jesteśmy w centrum Wrocławia, tutaj wyrwałam Marka po prostu zaraz po pracy. No i można, a można siedzieć i narzekać, albo można przyjść tu sobie, jakieś są takie puby różne we Wrocławiu i pewnie w innych miastach też są, i pić piwo i też narzekać, a inni po prostu pakują samochód i jadą. Tylko my ten samochód mamy cały czas spakowany. Jesteśmy przygotowani w każdej chwili na wyjazd. Nie rozpakowujesz w ogóle? No, tylko częściowo, wiadomo, jakieś tam powiedzmy ciuchy dochodzą, natomiast śpiwory, karimaty, nawet namiot mamy tam rzucone, co prawda. Plus właśnie kanu na dachu. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie okazja do tego, żeby zwodować, wyskoczyć, popływać, więc tak, mamy auto cały czas gotowe.